Masz telefon w ręce? Dobrze. Teraz kliknij subskrybuj i obserwuj kanał Janka. Ja już obserwuję i odkrywam tajemnice AI. Tego typu efekty, a także inne, m.in. tłumaczenie filmów na inne języki, generowanie tekstu pod film poprzez wpisanie jakiegoś tekstu, a także synchronizacja z ustami, co jest bardzo ważne, aby to nie był lektor tak jak w filmie, które można obejrzeć w telewizji, tylko żeby faktycznie to było podłożone tak jak w dubbingowanych filmach. To wszystko jest możliwe całkowicie za darmo w aplikacji Wozo AI, którą Ci dzisiaj krok po kroku pokażę. Najpierw musisz wejść oczywiście na stronę wozo.ai, link oczywiście wrzucę sobie także w opisie, założę tutaj możesz oczywiście darmowe konto. Od razu po zalogowaniu mamy kilka możliwości do wyboru. Zacznijmy od opcji tłumaczenia i dubbingu. Wybieramy więc tą opcję i teraz możemy tutaj m.in. wrzucić film z naszego dysku. Możemy także przesłać link do jakiegoś filmu, który już jest na przykład publikowany na YouTube, TikToku czy też w innym miejscu. Dla testu wklejam tutaj link do jednego z moich ostatnich filmów właśnie na YouTubie. Widzimy, że to zostało tutaj już wszystko poprawnie rozpoznane. Domyślnie jest automatyczne wykrywanie języka. My możemy się oczywiście tutaj przełączyć na język polski, być pewny, że wszystko zostanie dobrze rozpoznane, a nie jakiś podobny język w stylu ukraiński, słowacki, czeski itd. No i w drugiej kolumnie wybieramy, na jaki język chcemy, aby to wideo zostało przetłumaczone. Niech będzie w takim razie chiński. Teraz musimy wybrać ilość osób, które mówią na filmie. Ja zaznaczam jeden, ponieważ mówię tutaj tylko i wyłącznie sam. I tutaj mamy kontekst, który też może się przydać przy tłumaczeniu, generowaniu wideo. Ja akurat wrzucę sobie, powiedzmy, tą opcję. No i robimy start generu i teraz będziemy musieli poczekać kilka minut, aż całe wideo zostanie przetworzone. Nasze wideo jest już gotowe. Po lewej stronie mamy transkrypcję w języku polskim, po prawej w chińskim. Niestety nie zweryfikuję tego, czy to jest poprawne, ponieważ no, nie znam chińskiego, ale mamy tutaj już cały dubbing gotowy. Możemy sobie to teraz odtworzyć pojedynczo, klikając tutaj ikonkę odtwarzania przy każdym z tych elementów, albo możemy sobie odtworzyć całe nagranie tutaj niżej. I zobacz, posłuchaj też, jak to brzmi. 第一个是用音标来填写英文名字，比如说。 Myślę, że opcja tłumaczenia wideo z pomocą sztucznej inteligencji jest bardzo dostępna i wygląda to fajnie, a ilość dostępnych języków jest naprawdę bardzo duża. Teraz możemy eksportować przygotowany materiał. I mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to wyeksportowanie całego filmu lub druga opcja tylko napisów. Teraz pokażę Ci, jak możesz podkładać swoją treść pod inne filmy. Pamiętaj, wykorzystuj to tylko i wyłącznie w etycznych celach. Klikamy tą opcję, a następnie, tak jak wcześniej, możemy tutaj przesłać film, możemy przesłać link do filmu lub na końcu skorzystać z innych popularnych klipów, właśnie takich, których na przykład ja użyłem, czyli sceny z Gladiatora. Możemy także wykorzystać tutaj scenę na przykład z Wilka z Wall Street, Forresta Gumpa i tak dalej. Ja na przykład wybiorę właśnie tutaj na przykład Forresta Gumpa. Zatwierdzamy to i przechodzimy dalej. W pierwszym miejscu mamy oczywiście, podobnie jak w poprzedniej edycji, opisane wszystkie dialogi. Tutaj jest jednak pewna różnica, ponieważ tutaj obok pojawia się nam także druga osoba, która bierze udział w dialogu, a jest to Gump. Tak jak widzisz, wyróżnia się tutaj kolorem. W fajny sposób możesz się przełączać między jedną mówiącą osobą, a drugą. Wiadomo, będzie wtedy inny brzmiący głos. Aby edytować te treści, aby zostało wypowiedziane coś innego, wystarczy, że klikasz po prostu w to miejsce, no i wpisujesz to, co chcesz, aby zostało tutaj wpisane, tak? Powiedzmy, może być początek Gump, a dalej sobie napiszmy już właśnie na przykład coś po polsku. Powiedzmy, co tam, jak leci, dlaczego stoisz na baczność, lubię tak czasami powstać, a wszystkie miejsca są zajęte. Nasz tekst generalnie jest gotowy, ale jeszcze go nie podsłuchamy, bo trzeba użyć tutaj pewnej opcji. Jednak najpierw proponuję skrócić sobie całe to wideo, tylko do tego fragmentu, który właśnie sobie teraz przygotowaliśmy. Tutaj na samym dole mamy taki prosty edytor, który z pewnością ogarniasz, jeśli używałeś kiedykolwiek jakiegoś edytora w stylu, nie wiem, nawet CapCut, iMovie czy czegokolwiek takiego. Jest to banalnie proste. Mamy tu w zasadzie tylko kilka możliwości. Po pierwsze, możemy sobie tutaj to podglądać, możemy usuwać poszczególne elementy, albo na przykład użyć opcji także dzielenia klipów. Więc ja właśnie teraz podzielę ten klip i usunę sobie tutaj tą resztę. Możesz to zrobić za pomocą klawisza Backspace albo korzystając z tego kosza na śmieci. Wyrzucimy również tutaj ten ostatni dialog, który nam pozostał.
No i generalnie można powiedzieć, że nasz film jest ok. Tutaj został pewien fragment, ale to powiedzmy, że jest fragment bezpieczeństwa, gdyby dłużej mówił tam treść po polsku niż w oryginale po angielsku. Teraz możemy skorzystać właśnie tutaj z tej opcji synchronizowania, no i musimy poczekać kilka sekund, aż to wszystko będzie gotowe. Super, wszystko gotowe, więc puszczamy. Tak, widzisz, wypadło to całkiem fajnie. Możesz tutaj oczywiście dać więcej głosów, klikając właśnie w to miejsce i klikając tutaj nowy mówca. Każdą z takich opcji możesz później indywidualnie dostosowywać, na przykład zwiększając jej głos, aby było to bardziej słychać. No wiadomo, kiedy ktoś krzyczy, a kiedy ktoś mówi, można tutaj też tym bardziej manipulować. Możemy także zmienić szybkość wypowiedzi, no i parę jeszcze innych ciekawych elementów. Jednak tak jak widziałeś i słyszałeś, jest to naprawdę fajnie, ekspresyjnie wypowiedziane i tempo jest dostosowane do sceny, w której właśnie był podkładany głos, więc myślę, że fajnie się tutaj spisze. Tak jak tą drugą opcję, którą Ci właśnie teraz pokazałem, możesz wykorzystać raczej w formie zabawy, ale oczywiście także zabawnej promocji swojej marki, swojej firmy, to pierwsza opcja, czyli tłumaczenie wideo na różne języki, myślę, że szczególnie może Ci się przydać, kiedy chcesz wyjść na przykład na rynki zagraniczne. Czy na przykład, kiedy oferujesz jakieś usługi zdalnie i tworzysz materiał w języku polskim, to w zasadzie tak jak widziałeś, kilkoma kliknięciami możesz je automatycznie przetłumaczyć na angielski i wypuścić to w świat, nie musząc już tego nagrywać po raz kolejny. Dzięki za obejrzenie tego filmu, pamiętaj zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, algorytm to lubi, a jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to koniecznie zaobserwuj mój kanał po więcej praktycznej wiedzy o sztucznej inteligencji. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!